W dzisiejszym odcinku jest koniec. I to dosłownie, bo jesteśmy w końcu, czyli na the endzie. Dzisiaj 12 graczy zmierzy się o to, by wygrać 1000 zł. Ostatnia osoba tyle wygra. Witamy tutaj, popatrzcie, jest z nami Cyfer, witamy. Ja tu robię. O, i słuchajcie, słuchajcie, jest z nami dzisiaj także Emilia, która powalczy po raz pierwszy o nagrodę. Mam nadzieję, że nikt nie spadnie teraz. Nie spadajcie, proszę, na w pierwszych minutach z tych platform. Postaram się. Ej, ja tu mogę coś? Co, Emilia? Możesz? To ja też, ja też. Miałem się nie odpadł. Dobrze, a słuchajcie widzowie, zostawcie oczywiście tutaj łapkę w górę i zobaczmy, czy uda nam się pobić rekord 26 tysięcy łapek, więc wbijajcie tej łapki w górę. Zostawcie oczywiście suba, bo już chyba jutro będziemy nagrywać challenge z widzami, więc zostawcie suba i dzwoneczek, żeby być poinformowanym o tym, kiedy to będziemy nagrywać. Dobra, słuchajcie, chodzimy na sam dół. I słuchajcie, nie patrzcie pod żadnym pozorem na Endermany, ale zadanie jest proste. Za chwilę każdy z was zostanie po łuku i po strzałach. I osoba... Kto się popatrzył? Na razie mamy difficulty peaceful. I słuchajcie, za chwilę włączę difficulty normal. I waszym zadaniem będzie zniszczyć jak najwięcej tych całych tutaj endel krystalów. To nie zniszczy w ogóle, odpada. Każdy niech z was liczy, ja mniej więcej będę się starał patrzeć, kto i co, ile im się udało. Dobra, czy każdy sobie zabrał łuki i strzały już ze skrzynki? Tak jest. Dobra, więc uwaga, chyba liczymy teraz już start, więc każdy niech startuje. Jedno już rozwalone, to Sky jest rozwalone w takim razie. Kto rozwalił tamten? Mam. Oliwia, tak? Mam. Ja tu jeden zniszczyłem. Dobra, bo to jest trochę chaotyczne, ale mam nadzieję, że... Mam. Dobra, Miko ma rozwalone. Jak mam już jeden, to mogę dalej niszczyć. Najlepiej nie, najlepiej już nie rozwalajcie. Dobra, to ja mam, to ja nie też mam. Czy komuś jeszcze nie udało? Ej, nie strzelajcie się między sobą, to jest surowo zabronione. Ale my już ten, już wygraliśmy. Ale to jest surowo zabronione, żeby strzelać między sobą. Zaraz będą za to bane lecieć. Wszyscy zniszczyli? Tak. Dobra, to robimy w takim razie drugą turę. Dobra, słuchajcie, jest położone teraz 10, was jest 11. Czy jedna osoba na pewno teraz nie rozwali? Uwaga, 3, 2, 1, start! Mam. Dobra, Miko ma, Skymaker ma. Ktoś jeszcze nie rozwalił, dobra. Jest. Mam. Stójcie tutaj, wszyscy, kto już rozwalili, niech stoją tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta dziura. Wszyscy, którzy już rozwalili, żebyśmy wiedzieli. Dobra, zostały jeszcze, słuchajcie... Zostały jeszcze, jeden jest, trzy są jeszcze zapalone, Cztery osoby zostały. Cztery osoby zostały, słuchajcie, jeden... Tutaj, o właśnie, dobrze, ktoś strzela w dobry... Nie, tutaj te dwa największe są, te dwa tutaj obok siebie. W tym miejscu, tutaj, dobrze patrzycie, Katie Dragon i Maja też patrzą dobrze. O nie, Ksamina też musi iść! A w ogóle dwie osoby już odpadły. O nie, co się dzieje? Dobra, czyli wszyscy przeżywają, bo teraz Ksamina odpada. Co się dzieje z ludźmi dzisiaj? Dwie osoby już odpadły, mimo że nie było konkurencji. No nie, co z wami jest? Żeby nie było, to słuchajcie, teraz lecimy trochę trudniejszą rzeczą. Za chwilę każdy z was otrzyma całkowicie zbroję. I waszym zadaniem zdobyć się jak najwięcej enderpereł, ale nie możecie zginąć. Jeśli ktoś zginie, to po nim. Ale zaraz wam dam, spokojnie, czekajcie. Dobra, więc słuchajcie, za chwilę będziecie mieli 3 minuty na rozwalenie i zdobycie jak największej ilości enderpereł. 3 minuty, ja już zmieniam teraz na difficulty medium. 3, 2, 1. Dobra, normal. Pamiętajcie, jak ktoś zginie, nie atakujcie też za dużej ilości naraz, bo możecie wtedy całkowicie zginąć. Pierwsze już enderperły są. Trochę mało tych enderdragonów w sumie tak. Endermanów. Właśnie ja też bym. Postawię skrzynkę na środku z jedzeniem, więc. Oj, uważajcie. Uważajcie. Oliwka niestety zginęła, już jedną mamy ofiarę. Czy ktoś już ma 10 enderperel, bo mogliśmy dać w sumie wam looting 3 na ten, to by było dobre. Ja mam 5. 5 aż. Dobra, zobaczmy. O, bloki ma tyle. Ja to mogę w trakcie obserwować. Dobra, jak tam wam czasem jest? Emisiowa, dobrze, w miarę sporo. Ale na razie sporo osób ma podobną ilość enderpereł. Ale słuchajcie, dobra, wam zostało jeszcze 29 czasu, 29 sekund. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 i difficulty peaceful, czyli teraz już nie pojawią się żadne inne endermany. Dobra, słuchajcie, w takim razie każdy teraz niech tutaj przyjdzie. Miko, poproszę wszystkie perły do mnie wyrzucić. Proszę. Dobra, 12. I trzymaj je dla siebie, słuchaj. Jasne. 6, okej. O! Miecz przy okazji. 6 także, okej. Też 6. 9, ale okej, to bardzo dobrze. 6 także, o kurczę. Czyżby były te remisy takie duże? Tutaj akurat cyfer wiem, że na pewno jest bezpieczny, bo widziałem jego wcześniej. Proszę dalej, tutaj Maja. Maja ile ma? Maja! Mało. Halo.
Dobra, czyli ty miałeś 9, tak? Czy 10? Ja 10, ja miałem 10. O nie, i Maja ma 5 tylko. O nie. O nie, dobra, w takim razie Blaszka. Blaszka ma 13. Emisiowa na pewno też była 6. bezpieczna, z tego co widziałem. 6, dobra, czyli niestety Maja, musimy się z tobą pożegnać. Może chcesz się pożegnać z widzami i skoczyć na przykład w dół? Ja bym chciała do portalu, ale... Ale portal jest zamknięty. Papa, ma. Jeszcze są dwie dziewczyny ciągle w grze, więc wszystko jest... Wszystko jest możliwe. I teraz, słuchajcie, pogramy w labirynt. Ja przygotowałem labirynt przed odcinkiem. O, jest labirynt. O, jaki... On jest taki duży, że to jest masakra. Zaraz zobaczycie. Jeśli wam się go nie uda przejść w 3 minuty, to tepnę was wszystkich nad labirynt i będziecie mieli chwilę czasu, by sobie zobaczyć, jaka jest droga do końca. I wtedy ostatnia osoba, która nie przejdzie, przegrywa. Dobra, labirynt jest naprawdę duży. Dam wam jedynie podpowiedź, że wyjście jest na południowy zachód. No dobra, w takim razie czas start. Ostatnia osoba, która przejdzie labirynt, odpada. O, Katie, dotarłaś do wejścia. Gratulacje. O, Blaszka też jest bardzo blisko wejścia. Gratulujemy. Na razie powiem wam, że Tytmati jest najbliżej całego rozwiązania zagadki. O nie. Tak, tak. Więc Tytmati tutaj może kombinować trochę. I chyba wszystko wskazuje, że już to przejdzie. Dobra. Skymaker też jest w miarę blisko. Blaszka jest także blisko całego rozwiązania. O, Tytmati jest już na samym końcu. Gratulacje, Tytmati, jesteś już na pewno bezpieczny. Cypher, Katie Dragon i kto tu jeszcze jest z bloki, jesteście kompletnie po drugiej stronie. Jest! Blaszka także dotarł tutaj do końca, więc tutaj jest Tytmati i Blaszka już są na końcu. O, najbliżej teraz jest Skymaker. Bloki ciągle z Cyfrem są po drugiej stronie labiryntu. Wy jesteście dosłownie w tym samym miejscu, co wtedy. Jest trzecia osoba, kto dotarł już do mety? Zgaduj. Emilia jeszcze, Emil. Nie, Skymaker jest. Słuchajcie, dam wam zaraz szansę podglądania wszystkiego na spektatorze. Trzy osoby dotarły. Okej, ja czuję, że jestem blisko, ja czuję, że jestem blisko. Jesteś, czujesz, że jesteś... No, jesteś na samym początku, stary. Nie. Ej, serio, stary, jesteś zaraz przy początku mapy. No nie, jestem obok nikogo. I Bloki też tutaj jest. Dobra, słuchajcie, ja was tepam na początek i zaraz wam dam spectatora i macie minutę na sprawdzenie tego, jak dostać się do końca mapy, okej? Okay? Tak, macie minutę. Ja bym zrobił screena. Macie minutę. Nie, ej, to jest oszukiwanie! Nie można! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czas start! Dobra, zobaczymy, jak wam tutaj pójdzie. O! Ale już wszyscy mniej więcej wiedzą teraz, jak to wygląda. Wszyscy biegną razem! To jest taktyka tylko dopiero. Ja biegnę sam. O, i wszyscy biegną źle! Super! Niezależna bądź. I dobrze. Wszyscy biegną źle, ponieważ ten dalej nie ma przejścia. Koniec zmyłki. Emilia, o, Emilia chyba zapamiętała faktycznie. O lol, jakbyście tylko słuchali Emilii, gdzie idzie. Ona na razie się nie zatrzymuje i bardzo dobrze biegnie. Teraz jedynie zrobiłam błąd. Blaszka, możesz przestać do mnie pisać? Co, czy ty jej piszesz, gdzie ona i ma iść? Nie, ale nie, oszustwo! Ja Katie Dragon chłopaki, też dobrze kombinuje. Byliśmy przypadkiem. Gdzie no jesteście? Nie wiem, mówisz, że wiesz, gdzie masz biec. Dobra, Emilia jest. Dobra. Katie Dragon. Katie Dragon tak naprawdę też już dotarła do mety. O nie! My wszyscy teraz jesteśmy znowu w tym samym miejscu i kompletnie źle! Dobra, słuchajcie, ja wam zrobię tutaj przejście do dobrego miejsca. Czekajcie, tutaj. Tutaj zrobiłem wam przejście. Wszyscy w to miejsce. W to miejsce i tutaj wam zrobiłem przejście. Tylko, dobra, słuchajcie. Dobra, w miarę się rozdzielcie. Nie możecie iść dwójkami, bo to będzie banowane. Oj nie, ale chyba Miko jedynie teraz jest najdalej z nich wszystkich. Chociaż wszystko się może jeszcze wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Pierwszy, czy będzie pierwszy Blauki? Czy będzie pierwszy? Oj, wszystko się tutaj może wydarzyć, ale chyba wskazuje wszystko na to, że... O nie. O ja jeszcze wykorzystał perłę, ale nie! Chyba niestety ostatni Miko! Nie wiesz? Dobra. No nie, Miko tym razem odpada tak szybko, no nie. Dobra, i tym razem w końcu możemy się pożegnać z Miko nie na koniec, na samym końcu, więc papa Miko. Bo... Ej, czemu uciekasz? Nie, nie możesz tak! Ale szukał! Dobra, musimy go chyba zabić z góry, słuchajcie. Teraz idziemy do mojej ulubionej chyba konkurencji wszystkich, które były dostępne, czyli do wyścigu elit. Jak widzicie, dookoła was jest pełno tak takich różnych dziur. Trzeba wlecieć oczywiście wszystkie. Dobra, w takim razie wszyscy już mają elytry i fajerwerki i ja zaraz was tepam. Tutaj jest start mapy. Wszyscy mniej więcej widzicie, jakie są cyferki. Pamiętajcie, jeśli ktoś pomyli kolejność, musi wrócić, zrobić wszystko po kolei. Uwaga! 3, 2, 1, start! Pamiętajcie, żeby spację ścisnąć. Dobra, przez jedynkę wszyscy przelecieli. Ktoś tutaj jednak, no, Tytmat jednak nie. Halo! O nie.
Pamiętajcie, że trójka jest gdzie indziej niż czwórka, tak? Patrzcie, że tam trzeba do trójki dolecieć. Halo, bo sędzia tam ktoś ten. Widzę, że tam te chyba Emilia chciała oszukać. Szóstka. Ale ktoś się rozbił. O nie, gdzie to się dzieje? Nie mogę tego w ogóle kontrolować. Ty Maty nie żyje! O nie! Kolejna osoba, która umarła. To nie jest dziesiątka, dobra. Dziesiątka jest na samym dole, musicie tak szybko z dziewiątki zjechać na sam dół, więc sam uważajcie. Oj, co ty zrobiłeś, Blaszka? Jak ty to zrobiłeś? Dobra, Skymaker już wygrał. Jest, dobra. Blaszka chyba nie może trafić w tę jedenastkę. Oho, Cyfer. Jest. Cyfer już jest na dwunastce. Dobra, jest. I jest, dobra. Trzy osoby już są na mecie. Dobra, ale wróć tutaj, bo trzeba wylądować na końcu jeszcze. Jak dziewczyny wam idzie? Dobra, i dwunastkę masz jeszcze tutaj. Dobra, jesteś na mecie. Co? O nie! Ej, nagle nas została trójka! Dobrze, słuchajcie, w takim razie teraz dwie osoby odpadną z tych, którzy odpadli, więc uważajcie, macie ostatnią szansę. Jesteśmy dla was pobłażliwi tym razem, więc uważajcie, czas, start. Okej. O, Katie, co ty robisz? Katie, o nie, musisz teraz szybko spamować. Oj, Katie chyba sobie nie radzi faktycznie z tym. Dobrze, o, dobra, nie, już przeleciała. Dobra, dwójka już prawie, dwójkę przeleciało już Katie, do trójki leci. Misiowa jest przy piątce, Katie Dragon ma trójkę. Blodziaczek idzie już do ósemki, więc bloki teraz... Oj, trzeba pod spodem bloki lecieć. Dobra, Misiowa też jest na tym samym poziomie. Katie Dragon już piątkę przeleciała tutaj. Tytmati już jest na ósemce. Bloki dziesiątka. Jedenastka, także już... Uje, Misiowa nie żyje. Więc kto teraz dumę, żeby znowu tyle osób? Dobra, wyląduj na spokojnie. Na spokojnie wyląduj. Tytmati też. Czyli teraz wystarczy, żeby po prostu Katie Dragon doleci do... Nie umiecie wylądować, powoli patrz w górę. Powoli patrz, lekko w górę. Lekko... Jest Mati. Jedenastka, Mati zginął. No zginąłem. Wyląduj na spokojnie, lekko patrz pod kątem, lekko pod kątem, nie klikaj. Zwolnij i lekko pod kątem w górę, powoli, lekko pod kątem w górę, o! No czemu tą fajerwerkę kliknęłaś? O dobra, jest, wylądowała. Na spokojnie, ale jest wylądowane, dobra. Teraz słuchajcie, w to co będziemy grać polega na tym, że najpierw musicie widzowie zagłosować w ankiecie, bo zostało już 5 osób, więc został tak. Został Cyfer, Katie Dragon, został Sky, został Bloki i został Blaszka. Wy zagłosujcie w ankiecie, zobaczymy kto jest waszym faworytem w tym wszystkim. A słuchajcie, teraz macie enderperły w ręce. Waszym zadaniem będzie, że ja będę stawiał wam kolejne takie tutaj pola i wy będziecie musieli za pomocą enderperł tepać się na te pola wszystkie. Więc myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. To na razie nie jest pole, ja to po prostu tutaj tak sobie postawiłem, nie musicie się tutaj zestawiać, na spokojnie. Na spokojnie, to jest tylko takie próbne i każdy z was otrzymał teraz 16 dodatkowo enderpearl, nie licząc tego, co zdobył wcześniej. Pierwsze lecimy, uwaga, pierwsza platforma jest już ustawiona. Pamiętajcie, nie traficie czasami w przód, bo możecie wtedy spaść i będziecie... O, tutaj ktoś... O nie, Katie Dragon już odpada! O, czy wszystkim się uda? Uważajcie. Oho! O, cześć kolego bloki. Jestem, siema. O, kolega Blaszka. Dobra, Blaszka. Katie Dragon niestety już odpadła. Jak ona to zrobiła, że wypadła za światło? Bo ona uderzyła w przód, ona uderzyła w przód. Dlatego ja najpierw rzucam za wysoko. Dobra, więc w takim razie kolejną platformę macie. O nie, to cięższe kolegi. Oho! Sky! I właśnie dlatego można tutaj łatwo odpaść. Oho! Blaszka, kolejna osoba. I bloki, czyli mamy dwóch finalistów. I ta gra nam wyłoniła od razu tylko dwie osoby. Ale to... Ej, ten end jest strasznie trudny dla nich wszystkich. Trzy osoby odpadły aż w tej minigrze. A przed wami, słuchajcie, ostatnia minigra, czyli Skywarsy. Zobaczymy, jak wam to wszystko pójdzie. Słuchajcie, mamy dwóch finalistów i dwie wyspy. Jeszcze nie otwierajcie skrzynek, za moment odpalimy. Macie Skywarsy, w skrzynkach będziecie mieli wszystkie potrzebne itemy, żeby dostać się na środek i wyeliminować przeciwnika. Uważajcie, na środku są także rzeczy, które bardzo, bardzo wam się przydadzą, możecie je zdobyć. No ale dobra, w takim razie startujecie, możecie zajrzeć do skrzynki. Tam macie praktycznie cały możliwy już ekwipunek, żeby się uzbroić. I słuchajcie, jedna osoba, która zginie, odpada, to raczej chyba wiadomo. O, ja zostali dwa youtuberzy tutaj, więc ciekawie, zobaczymy. O, jedynek youtuberów, Cyfer versus Bloki. Uważajcie, żeby czasami... jak atakują oboje tutaj na środek. Bloki jednak pierwszy się dostał na środek, ale zobaczymy. O nie, czekajcie, o nie. Oj, co tutaj zostało, czy to jest skrzynce ci zostało tej Cyfer? O tak, zostało i to bardzo dużo mi zostało. On ci jeszcze próbuje z tymi. Panie adminie, zobacz. O nie.
O, wymieniliście pół połowy rzeczy, jedna osoba ma podłogę, druga. Tu ja mam właśnie te lepsze. Ty masz klatę, ale on ma spodnie, a to lepiej mieć jeansowe spodnie niż jakieś białe. O, ale on ma miecz, ale Bloki ma miecz, zobaczymy kto z nich wygra. O, Cyfer rzuca perłę, ale nie trafił! I chyba to wygląda na to, że Bloki w takim razie wygrywa dzisiejszy odcinek. Proszę, tym razem Bloki wygrałeś, ostatnio jak byłeś na wulkanie ci się nie udało, ale tym razem jak widzicie Bloki wygrywa, jest naszym zwycięzcą. A wy słuchajcie, napiszcie w komentarzach, gdzie kolejny challenge możemy zrobić. Gratulacje dla Blokiego, złóżcie w komentarzach. My się żegnamy z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pa!